Ponure nastroje panują wśród hodowców tuczników. Ceny żywca, które od prawie 2 lat utrzymują się na niskim poziomie, 2 miesiące temu drastycznie spadły. Rolnicy twierdzą, że tak niskich cen nie pamiętają. Według tego, co widać, to jest tragedia. No, jeżeli 3,50 kosztuje świnia, a ja kupuję prosiaka za 150, no to jak ja mam z tego zysk? Około 30 do 70 zł dopłacają rolnicy w tej chwili do tucznika. I to tak tylko dlatego, że nasze ceny są jeszcze troszkę wyższe od rynkowych. Na wolnym rynku te ceny są jeszcze niższe, sięgają już 2,93 zł. Bo jak ja mogę dzisiaj do tucznika dołożyć powyżej 100 zł? To jest niemożliwością. Na wszystko jest dotacje. Na jabłka, na różne tam rzeczy, do mleka, do wszystkiego, a do tucznika nie ma nic. Rolnicy działający w grupie, tak jak tu w Biedrzychowicach, uzyskują ceny o 30 groszy za kilogram wyższe od przeciętnych. Ale to i tak ich nie zadowala, bo koszty produkcji przekraczają 4,50 zł za kilogram. Nie ma żadnych perspektyw na rozwój hodowli, bo opłacalność jest zerowa i utrzymuje to stado, które mam. Zawsze miałem tę wielkość stada, ale nie planuję rozwoju. Oprócz niskich cen, dużym problemem jest zmniejszony ubój świń. Zakłady mięsne wstrzymują się z odbiorem zwierząt, których ciężar szybko rośnie, osiągając nawet 150 kg. Świn nie można sprzedać dlatego, że nie ma odbiorów. Ciągle są samochody przesuwane, są potwierdzane samochody, na następny dzień jest to wszystko przesuwane. Uboje są ograniczone w rzeźniach. Rzeźnie jadą na połowę, a potem jak się przestaje opłacać, to w ogóle wyłączają na dzień czy dwa ubój, co powoduje, że samochody się przesuwają, świnie przerastają. Ta świnia powyżej 100 kg przyrasta dziennie 1200-1000 gram, nie? No to nie jest tak, że to można przetrzymać tak jak bydło. Sytuacja jest dramatyczna, a hodowcy nie wiedzą dlaczego. Stan pogłowia w Polsce jest niski, jakiego jeszcze nie było. Ciągle trwa import świń, półtusz z zagranicy. Nie wiem, czym to jest podyktowane, czy to jest jakaś zmowa cenowa firm dużych, bo z tego wynika, że koncerny duże nas sprowadzały prosiaków i prowadzą tucz kontraktowy. Media też mówią, że już mięso czerwone, że raczej takie się nie jada, tylko drób i tak dalej. No raz jest tak, raz jest tak. Lokalni przetwórcy mięsa też obniżają ceny swoich wyrobów. Ceny mięsa też po prostu są poobniżane. Ja nie przypominam sobie, żeby przed świętami tak asortymenty mięs po prostu spadły. Spadek cen odnotowano dla mięsa wieprzowego o 6%, dla mięsa wołowego o 7%. Aby złagodzić skutki kryzysu na rynku mleka i wieprzowiny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skieruje do producentów ponad 57 milionów euro pomocy. Hodowcom trzody, którzy w 2015 roku zanotowali dużą stratę, resort proponuje do 70 zł na zwierzę, pod warunkiem, że stado producenta nie przekracza 2000 świń. Szacujemy, że może to być pomiędzy 50 a 70 zł właśnie dla tych rolników, którzy produkują w cyklu tak zwanym zamkniętym, no i o połowę mniej dla tych, którzy kupują prosięta i tylko tuczą. Rozporządzenie zostanie przyjęte i wejdzie w życie prawdopodobnie w styczniu. Zgodnie z projektem, wnioski o udzielenie wsparcia będzie można składać w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie rozporządzenia do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta.